Dagmara, jak tam wasze chłopaki? Bo przed rozmową powiedziałaś mi, że nie jesteście do końca usatysfakcjonowani. Trzy mecze przegrane w tiebreaku dla przewagi. Ogromny niedosyt, bo stać nas było na dużo więcej. I to miejsce jest dla nas, wiadomo, że sukcesem, bo jesteśmy na finale, tak? Ale no, stać nas było na dużo, dużo więcej. Ogromny sportowy pech, tak jest. A jak porównujesz zespoły, które występowały w grupach waszych? Uważam, że poziom dwójek jest bardzo wysoki i wyrównany. Tak naprawdę te zespoły, które nie awansowały do szesnastki, prezentowały się bardzo dobrze. Stawiały tak naprawdę w grupach swoich pierwszego dnia duży opór drużynom, które są w pierwszej ósemce i w pierwszej czwórce. Wiadomo, że pierwsza czwórka jest wyjątkowa, bo to są naprawdę chłopcy o nie dosyć o warunkach fizycznych, to niezwykłych umiejętnościach już. Natomiast pozostały poziom dwójek jest naprawdę fantastyczny. Przyjemnie było rywalizować. Jak długo wasi chłopcy już trenują? Od września. Od września, także tak naprawdę jeden rok, natomiast tak naprawdę nasz zespół zbudowany jest od stycznia, ponieważ zmontowaliśmy go z nowych chłopaków, dlatego mówię, jest to dla nas sukces, natomiast patrząc na ich umiejętności, to jak długo trenują, no to tak naprawdę jesteśmy i zadowoleni, i mamy ogromny niedosyt. To chyba takie główne słowo, które mi w tym momencie, które odczuwam. No to ja powiem, że to jest chyba jednak duży sukces, że chłopcy, którzy zaczęli bawić się piłką niespełna rok temu, stworzyli nowy zespół i grają z sobą raptem od 5 miesięcy, no to nie mów mi, że to nie jest sukces. Jest sukces, ale trenerzy i zawodnicy zawsze chcą więcej. To tak się mówi, że się cieszymy, ale gdzieś tam w sercu to poczucie takie, że można było więcej wyciągnąć, zawsze będzie. Ale naprawdę jesteśmy bardzo dumni, bo być tutaj, to znaczy, że pokonaliśmy bardzo dużo innych ekip, które chciały być na naszym miejscu. Ale mówię, no ten niedosyt jest duży. Jest duży. Co teraz ci chłopcy będą? Przechodzą do trójek, tak? Ale jeszcze wcześniej mamy Mistrzostwa Polski w Kołobrzegu, siatkówka plażowa. Jesteśmy mistrzami województwa. Także nie kończymy, ale przechodzimy już na piasek. Oni potrzebują odpoczynku, bo tej hali naprawdę mieli bardzo dużo. Także czekamy na Mistrzostwa Polski za kilka dni. Czy właśnie ci chłopcy, którzy tutaj występowali w Gliwicach, jadą teraz do Kołobrzegu również? Tak, to jest właśnie ta ekipa. Marcin, chodź. Chodź, chodź, chodź. To jest właśnie chłopiec, który trenuje od września, jest fantastyczny, ale widzę, że się wstydzi i nie przyjdzie. Tak, oni jadą do Kołobrzegu, grają. Plaża im bardzo leży, także liczymy na spektakularny sukces. Zobaczymy, mam nadzieję. Gratuluję w takim razie dobrego występu